Od 13 do 15 lutego nad zalewem w Janikowie strażacy z terenu powiatu kozienickiego przeprowadzali ćwiczenia z zakresu działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach. Planowaliśmy te ćwiczenia zrobić nieco wcześniej, przed feriami, natomiast pogodę mieliśmy niezbyt sprzyjającą, więc korzystamy teraz po feriach. Dla nas bardzo ważne ćwiczenia, bo ostatnie środki, jakie przeznaczaliśmy na ratownictwo, było właśnie na ratownictwo wodne, więc jednostki zostały doposażone w ten sprzęt. I jest to świetna okazja, żeby teraz to przetrenować w praktyce, nie tylko teoria, ale właśnie i praktyka, żeby ten sprzęt, który został świeżo pozyskany, został również wykorzystany w czasie ćwiczeń. Ćwiczenia przeprowadzamy dla każdej zmiany służbowej swojej z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koźnicach, ale również dla jednostek OSP, a właściwie nawet przede wszystkim dla tych jednostek. Łącznie bierze ich tu udział w ćwiczeniach 13. Są to jednostki, które właśnie realizują działania z tego zakresu ratownictwa na wodach. I w każdy dzień jest część tych jednostek. Dzisiaj akurat jest najmniej 3. W dniu wczorajszym było 5 jednostek i w dniu jutrzejszym kolejne 5 jednostek będą realizować te założenia, które tutaj sobie zaplanowaliśmy. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były częścią teoretyczną, podczas której omówione zostały zasady bezpieczeństwa na obszarach zalodzonych, zabezpieczenia ratowników oraz zasad ewakuacji osób poszkodowanych z wody przy występowaniu wokół pokrywy lodowej. W związku, że jest to sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma wiele, aczkolwiek ostatnie przykłady pokazują, że jeszcze po feriach również te przypadki utonięć na skutek załamania się tafli lodu następują, dlatego ćwiczyć warto. Ta wiedza zostanie też na następne lata, aczkolwiek jeszcze tej zimy trochę przed sobą mamy. Również ten okres bardzo niebezpieczny, gdy ten lód będzie robił się kruchy, będą jeszcze wędkarze wchodzić. Też istnieje ryzyko tego, że ktoś może wpaść do tej wody i ważne jest to, żeby wyrobić w tych ratownikach ten automatyzm, żeby nie musieli się zastanawiać, jak podejmować czynności ratownicze, tylko żeby mieli to już opracowane, przetrenowane i od razu wiedzieli, co mają robić, bo czas w takich przypadkach jest bardzo ważny. Apelujemy zwłaszcza o rozwagę. Jeżeli widzimy osobę, pod którą się załamał lód, pierwsze co to powiadomy służby ratownicze, nie podejmują od razu czynności ratowniczych, żeby za chwilę nie okazało się, że mamy dwie osoby poszkodowane. Również jeżeli już powiadomimy służby ratownicze, to pamiętajmy o tym, żeby również przy tym ratowaniu tej osoby zachować szczególną rozwagę, nie wbiegać na tą taflę lodu, żeby raczej spokojnie rozkładać swój ciężar, pełzać, turlać się, nie podawać nigdy, broń Boże, poszkodowanemu ręki. Działanie ratownicze nasze musi polegać na podaniu czy jakiegoś kija, czy jakiegoś elementu, czy rzucenia linki, żeby ta osoba, która znajduje się w wodzie, żeby nas nie wciągnęła. Dlatego przede wszystkim rozwaga. No i unikajmy miejsc niebezpiecznych, bądźmy pewni, że ta tafla lodu jest na tyle gruba, że jesteśmy pewni, że nam nic nie zagraża. Podczas ćwiczeń w Janikowie doskonalone były metody ratownicze przy użyciu sprzętu specjalistycznego, jakim są sanie lodowe, oraz sprzętu zastępczego typu deska ortopedyczna, drabina czy wąż pożarniczy.